Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was całą rodzinkę ze Steffi Love. Jest to zabawka z firmy Simba dla dzieci od 3 roku życia. I zobaczcie, mamy aż 3 lalki. Mamy panią w ciąży, mamy dziecko, małą dziewczynkę, ich córeczkę siedzącą w wózku i mamy dodatkowo tatę. Także bardzo ciekawy zestaw, szczęśliwa rodzinka. Zaraz się przyjrzymy wszystkiemu po kolei. Zaczniemy może od taty, bo rzadko mamy okazję pokazywać Wam właśnie lalki mężczyzn. Jego głowa się obraca, ma blond włosy, ma na sobie błękitny t-shirt z koroną, ma nogi, o czym chciałam powiedzieć, spodnie, dżinsy, ale nogi też oczywiście ma. One się, zobaczcie, ruszają, można go posadzić, można udawać, że idzie. Do tego ma czarne adidasy, można je zdjąć. Zobaczcie, że Ken nie ma stóp wygiętych, ponieważ nie chodzi na obcasach. W sumie nie powinnam go nazywać Kenem, to jest po prostu mąż pewnie naszej Steffi. I to jest mama. Ma bardzo długie blond włosy z grzywką. Rzadko lalki mają grzywkę, ta akurat ma. Ma bardzo ładny makijaż, utrzymany w fioletach. Do tego ma, zobaczcie, taką sukienkę na rzepy zapinaną. Pod spodem ma jeszcze spódniczkę. To jest taka tunika zapinana na szyi, różowa, w białe kropeczki. I tutaj, zobaczcie, ta druga tunika skrywa brzuszek. I zobaczcie, tak samo jak ostatnio, dziecko możemy wyjąć mamie z brzucha. To wygląda trochę śmiesznie, ale jakoś to musiało zostać wymyślone. I tutaj właśnie mamy niemowlę, czyli mamy czwartą osobę w tym zestawie, czwartą lalkę. I tak się z powrotem ten brzuch zamyka. Tak to zostało wymyślone. I zamykamy. I schowamy pod sukienką. Tak to wygląda. W tym zestawie mamy też większą dziewczynkę. Siedzi sobie w wózku. To może być albo to niemowlę, kiedy już dorośnie, albo możemy mieć dwoje dzieci w tej rodzinie. Dziewczynka jest podobna do mamy, ma blond ma blond włosy, niebieskie oczy. Cała rodzinka nam się przewróciła. Podniesiemy ich, żeby tutaj ładnie stali. Właśnie te lalki niestety nie potrafią same stać, nie mają stojaka, tak jak na przykład Monster High. Także dziewczynka jest podobna do mamy, chociaż do taty też, bo też ma blond włosy i niebieskie oczy. W ręku ma grzechotkę, a na sobie ma sukienkę bardzo podobną do tej, którą ma mama, ponieważ wykonaną z tego samego materiału. Ma takie różowe sandałki, wygląda naprawdę uroczo i siedzi właśnie w takim wózeczku, spacerówce. Wózek się rusza, bo jest na czarnych kółkach i z tyłu ma taką, nie wiem jak to nazwać, firankę. Także ten zestaw tak wygląda. Córeczka ma włosy związane z tyłu, część z nich. I teraz jeszcze zobaczymy wszystkie małe rzeczy w tym zestawie, które były. Mamy tutaj grzebyczek. Następnie mamy suszarkę. Mamy szczotkę do włosów. Białą, dużą. Idealną do rozczesywania włosów. Mamy taki słoiczek. Mamy termos. Albo kubek do przenoszenia napojów. Mamy torebeczkę małą, mamy taki talerzyk z trzema miejscami na jedzenie. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Mamy smartfon. To są chyba pieniądze, tak mi się wydaje. Mamy dwa takie banknoty. Kolejny telefon. Mamy też smoczek. Mamy aparat, także to jest bardzo nowoczesna rodzina, jak widzicie. Mamy kaczuszkę. Mamy jeszcze jedną szczotkę
do włosów, ta chyba jest dla dzieci. Mamy też malutkie mydełko, mamy butelkę na mleko dla niemowlęcia. Tutaj mamy oliwkę dla dziecka albo płyn do kąpieli. Mamy jeszcze jedną torebkę albo portmonetkę. Ta jest mniejsza niż ta, także to jest może portfel. Mamy też malutką łyżeczkę. I jeszcze takie coś. To jest chyba breloczek do kluczy. Tak, tak mi się wydaje. I to chyba wszystko, także jak widzieliście, tutaj mamy mnóstwo małych elementów. Można tutaj się naprawdę fajnie bawić tym zestawem. A to nie jest firanka, zobaczcie, tylko taka siateczka. Także myślę, że z tym zestawem zrobimy jakieś historyjki dla Was, ponieważ mamy tutaj duże pole do popisu, mamy mnóstwo gadżetów. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć historyjki z tym zestawem, jak Wam się w ogóle ten zestaw, ta nasza rodzinka podoba, czy lubicie lalki mężczyzn czy chłopców. Są one u nas rzadkością, także piszcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.